Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokrecja i w dzisiejszym odcinku razem z Anią i Dario przygotowałyśmy stylizację z ciucholandów. Długo czekaliście na ten temat, więc jedziemy grubo. We trzy. Kocham ciucholandy, niestety nie mam za wiele czasu na polowania, ale kiedy już wpadnę w dziki szał, to żadni po prostu handlarze z boku, żadne starsze panie, które się spieszą, by wyłapać mi perełki, nie, nie, nikt nie ma szans, jak ja wpadam, to jak dzik w żołędzie, wymiatam, jestem najlepsza. Myślę, że powiedzą to, potwierdzą to właściciele niektórych ciucholandów. Dobrze, znają. Na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, żebyście nigdy nie nastawiały się na nic konkretnego w ciucholandzie. Żadna z dzisiejszych rzeczy nie była zaplanowana, specjalnie poszukiwana. To się po prostu stało. I z takim nastawieniem idźcie do ciucholandu, tylko nie mówcie, nic dla mnie nie ma, no to robicie gdzieś błąd. Może jeszcze jeden odcinek o poszukiwaniu w ciucholandach? Chcecie tego? Dajcie mi znać w komentarzu. A teraz pokażmy, co znalazłyśmy. Ania uwielbia tego typu sukienki. Ja na początku Wam przyznam, że byłam mega sceptycznie do nich nastawiona, bo nie potrafiłam ich wiązać. Elegancka suknia, która głównie w Ameryce jest używana jako suknia dla druhen, bo można z taką suknią, która właściwie ma prosty, ładny, elegancki dół, maxi lub midi, no i górę szarfy, zrobić wszystko. Z tym można zrobić wszystko. Można zawiązać na Marilyn Monroe, można w ogóle pokazać gołe ramiona, można zasłonić biustonosz. Wszelkie inspiracje związania, przyznam Wam szczerze, ja się na tym nie znam. Zrżnęłam z Pinteresta. Jak sobie wpiszecie w Pinteresta, jak się wiąże te sukienki, na pewno znajdziecie. Jedno z tych wiązań to jest w ogóle autorskie wiązanie Ani. Sama je sobie wymyśliła, bez żadnych inspiracji, więc szapoba. Jak ubierałam Darię w ten zestaw, żółty sweterek, wpisowana spódnica, pytałam kilka razy, czy się dobrze w tym czuję, bo wydawało mi się, że jest tak bardzo grzecznie. A ja Darię mam za taką, wiecie, szaloną dziewczynę, no ale do pracy trzeba czasami zachować pozory. To się chyba wytnie. Nie, Daria w pracy na pewno jest bardzo poważną osobą, ale kiedy jest ze mną, to po prostu no, nie powiedziałabym, żeby założyła sweterek w półgolfie i plisy. O nie, nie. Ale wygląda w tym dosyć wiarygodnie, Wam przyznam. Płaskie, wygodne buty, wiadomo, Daria śmiga, piętro drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte. Nie wiem, co ona w tej pracy robi, ale na pewno dużo chodzi, więc trampy, najlepsza opcja. Sukienka, którą Mateusz nazywa dynią, bo tak mu się kojarzy kolorystycznie. Mi się kojarzy bardziej z ogniem, z takim żarzącym się ogniem w ognisku, do którego rzuca się ziemniaczki. Z tym mi się bardziej kojarzy, ale każdy kojarzy jak chce. Pół godziny przed nagraniem doszywałam guziki, bo to jest moje najnowsze, absolutnie najnowsze znalezisko i musiało się pojawić. Nie mogłam z tym czekać, nie miało ani jednego guzika. No i przyznam Wam, że w ciucholandzie wyglądało jak taka szmata do podłogi, ale ja wygrzebałam, zobaczyłam w niej potencjał i stwierdziłam, że będzie moja i bardzo dobrze. Chciałam do tego założyć botki i słuchajcie, moje nogi wyglądają bardzo źle w botkach. Szukam cały czas idealnych, już 6 par do mnie leci, przymierzymy, zobaczymy. Może kiedyś będę wyglądała dobrze w botkach, ale póki co, no niestety musiałam założyć sandałki, właściwie mule, no bo botki słabo. Ale może u Was będzie lepiej, szczuplejsze nogi. I będzie to wyglądało super. Uwielbiam u Ani ten hipisowski styl. Sukienkę, którą ja pewnie ubrałabym do szpilek, sandałek z czerwoną szmilką, Ania to założyła z kapeluszem, nerką i kobójkami. Świetnie to wygląda. Kiedyś nie lubiłam połączenia czerni z brązem. Teraz to się zmieniło, widzicie, każdy dojrzewa, uczy się czegoś nowego. Kocham teraz to połączenie, na Ani wygląda świetnie. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, czy też tak się nosicie, czy jeszcze nie próbowałyście tak miksować stylów. Czerwone kwiaty na ciemnym tle. Kochamy ten motyw. Wszystkie trzy. Ania się w tym zakochała, potem ja. Myślę, że Daria też już kocha, na pewno, bo sukienka wygląda na niej zjawiskowo. Do tej sukienki, która uważam, że jest perełką nad perełkami, założyłyśmy pasek Uli Popken. Trochę luźny, bo Daria jest trochę mniejsza ode mnie, ale o tym porozmawiamy później. Podoszły do tego czarne kowbojki, które też są dla mnie za ciasne w kostce. No Daria ma zdecydowanie tutaj fajniejsze pęcinki. I z takim właśnie zazdrosnym klimatem mogę Wam powiedzieć, że Daria wygląda zjawiskowo. No. I skończmy ten temat. Kiedy zobaczyłam tą zieloną spódnicę, wiedziałam, że będzie moja.
To jest vintage i ma pewne mankamenty. Widać ślady użytkowania, muszę ją trochę poprawić u krawcowej, ale stwierdziłam, że ten bogaty kolor i ta faktura taka ortalionu pogniecionego i ten szelest ortalionu. Kocham szelest ortalionu. To jest takie miłe wspomnienie, jak to się zakochiwało w takich chłopakach. Dresach z ortalioną właśnie, to chyba stąd. Do tego postanowiłam jednak, wiecie, współczesna Ewa jednak tutaj na elegancko woli, więc użyciłam do tego marynarkę białą. Top również jest z Ciocholandu, marynarka Wam się przyznam, że jest z drugiej ręki, ale niedorwana w Ciocholandzie. I co? I do tego buty. Najlepiej na obcasie, bo już ta długość jest mocno przytłaczająca, więc no nie chciałam tutaj wciąć jeszcze mocniej sylwetki. Wystarczy długa marynarka, długa spódnica, but musi już być na obcasie. Dorwałam szesnastkę, dosyć ciasną, to jest kombinezon w kwiaty. Uwielbiam Anię w kombinezonach, zwłaszcza właśnie przylegających, najbardziej takich kocich, ale tutaj nogawki są luźniejsze, aczkolwiek jak widzicie tutaj te rejony, bioder, wszystko pięknie leży. Może ciut za mały, tak ciut, ale wiecie. Musiałam go wziąć, jest przepiękny. Kwiaty, do tego torebka. Torebka jest z Primarka. Ale stwierdziłam, że pasuje kapelusz, Ania uwielbia kapelusze, więc musiał się tu znaleźć. Znowu plisy, tym razem miętowe. Ten kolor kojarzy się raczej z wiosną, wiecie, delikatne róże, baby blue, takie miętowe odcienie, biele. Nie, można to też zrobić na jesienny styl. Dodać do tego właśnie taki cynamonowy, może lekko właśnie brązowy, kakaowy odcień bluzki, pasek, kamelowy płaszcz. Tak, dokładnie to wymyśliłam dzisiaj na stylizacji. Też buty w odcieniach brązu. To jest mój ulubiony look. Uwielbiam i uważam, że fajnie mieszać te kolory właśnie z wiosny z tymi jesiennymi. Można zrobić świetne miksy. Jeśli macie problem z doborem kolorów i za mało Wam inspiracji na wakacje, lećcie sobie na Pinteresta. Tam są różne kolorystyczne palety. Może się zainspirujecie. Postaram się tutaj również pokazywać trochę więcej kolorów, tak by i Was tutaj zainspirować. Kuloty to są chyba spodnie, do których się najdłużej przekonywałam. Ale się w końcu przekonałam. Pomarańczowy kolor uważam za świetny, zresztą widać, jeśli chodzi o jesień. Nie tylko dynie, pomarańcze, szarlotka z dynią i pomarańczą, tak wszystko mi się kojarzy z jedzeniem. Do tego możecie założyć sobie również inne kolory, nie tylko czerń czy krem. Możecie trochę mocniej zaszaleć, świetnie też wygląda fioletowy. Odważniejsze zestawienie, trzeba już uważać przy mieszaniu, ale myślę, że taki top, albo marynarka fioletowa, wyglądałaby świetnie. Do tego wybieram raczej sportowe buty, ale tutaj już płaszcz był dosyć długi, dlatego postanowiłam znowu założyć czułemka na obcasie, no bo trochę byłam przytłoczona tą stylizacją. Trochę przez długość płaszcza, no plus jeszcze kuloty. Moja sylwetka nie wygląda najszczęśliwiej w kulotach, dlatego obcas to jest najlepsza opcja. Aczkolwiek umówmy się, ileż można chodzić o casa. Dajcie mi znać, które perełki najbardziej Wam przypadły do gustu i co Wy same upolowałyście, jesteście z tego najbardziej zadowolone, jestem mega ciekawa. Dajcie mi znać, gdzie macie najlepsze miejscówki na polowania, może być na priv. To co, dobijamy do brzegu, polecam łapki w górę, bo bardzo je lubię. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ odcinki są w środę o 15 i w sobotę o 15. No, to co, to kończymy. Chcecie więcej odcinków? Pamiętajcie o komentarzach. Cześć!